Hej, kochane robaczki, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na Pozytywnie. Lecimy z tarotem tygodniowym dla was. Ogólna energia dla was w tym tygodniu, jaka będzie wam towarzyszyć. Co przychodzi do was w tym tygodniu? Bardzo ładnie, słuchajcie, na razie się zapowiadam. Co odchodzi do przyszłości w tym tygodniu? Trzy karty to weźmiemy. Aha, dobra. Będziemy sobie dopowiadać, jak coś będzie niejasne. Jak się prezentujecie w tym tygodniu? Dobra, bardzo walecznie, słuchajcie. Rada dla was. Czego nie robić w tym tygodniu? Dobra. Czego unikać, słuchajcie, w tym tygodniu? Co w miłości w tym tygodniu będzie się działo? I co w pracy u was? Dołożymy tutaj tych kart. Takie twierdzenie sobie damy. Więc teraz, kochani, tak. Potwierdzonka sobie takie tu damy jeszcze do naszego czytania ogólnego dla was. No i dobra, lecimy. Ogólna energia dnia. Zapowiada, słuchajcie, się bardzo fajnie, bardzo uśmiechnięci jesteście, wyszliście z jakiejś traumy, z jakichś przeżyć, z jakichś starych rozdziałów, z jakichś dołów emocjonalnych, bierzecie się za siebie, także tu nie jest źle. W tym tygodniu będzie wam towarzyszył jeszcze czasami smutek, ale już ten smutek będziecie wyrzucać, zajmiecie się bardziej stabilnym życiem. I tu jest bardzo fajna energia dla was. Co przychodzi do was w tym tygodniu? No przychodzi, słuchajcie, do was w tym tygodniu małe nieporozumienia przychodzą do was, tak? Kłótnie z partnerem, z partnerką, z przyjacielem, przyjaciółką, rodziny jakieś, po prostu no w pracy coś się dzieje. To są takie kłótnie, wiecie, takie chwilowe zawahania, takie za duże poprzeczki po prostu komuś stawiacie i ta osoba wam. I dlatego wam tutaj w tym tygodniu no będzie takie mieszana energia będzie dla was, ale z niej, słuchajcie, wyjdziecie na prosto, także nie jest źle. Co odchodzi do przyszłości? Odchodzę do przyszłości jakieś niedojrzałości emocjonalne u was. Czy to w pracy, tak, problemy z finansami, odchodzę do przyszłości jakieś niedojrzałości, nieporozumienia, jakieś takie, wiecie, docinanie jeden drugiemu, wbijanie szpilki sobie, tak, jakieś kłótnie, kwasy, wszystko zostanie wyjaśnione w tym tygodniu i wy decydujecie i ta osoba, i jak dalej ta znajomość, relacja może się potoczyć, ta praca i tak dalej. Również odchodzę takie, wiecie, osoby trzecie, które mieszały po prostu, tak, bo wiadomo, że jeżeli była jakaś osoba między wami trzecia, co was nie lubi lub wam źle życzy, lub dobrze życzy i źle zrozumiała i wam źle wytłumaczyła, wy to pojęliście źle i kłótnia była, to te osoby przestają się wtrącać w wasze życie. Dają wam pałeczkę do rządzenia w waszym życiu, także jest plus drugi. Jak się przedstawiacie w tym tygodniu? No, wychodzicie z ręką po prostu na sercu, czyli jesteście bardzo zakochani emocjonalnie. Tylko robicie jeden problem, skupiacie się dużo na pracy, na różnych przyjemnościach i bagatelizujecie uczucia drugiej osoby. I to was właśnie gubi, bo z tą osobą się odsuwacie. A im bardziej się odsuniecie od tej osoby, tym bardziej po prostu zacznie wam się rozjeżdżać górka. Jak się rozjedzie górka, no to możecie ją stracić. Także tutaj z buta wam już mówię. Nad tym musicie popracować, żeby poświęcić równo czas i dla partnera, partnerki w tym tygodniu. Więcej uwagi i poświęcić czasu i na pracę, i na różne przyjemności, i dla siebie na czas. Musi to porozdzielać, że jesteście zdecydowani na coś takiego. Czego nie robić w tym tygodniu? Zero kłótni, zero stresów, po prostu zero dobijania siebie nawzajem, tak? Musicie żyć w zgodzie, pogodzić się w tym tygodniu, być szczęśliwi, przestać robić takie, wiecie, huśtawki emocjonalnie i bawić się w dzieci nadal. Musicie zadecydować w tym tygodniu, czego wy oczekujecie od tej osoby, czy jesteście gotowi na stabilizację, czego wy chcecie, bo naprawdę osoby macie bardzo poważne wobec siebie, kochani, także przegracie. Czego unikać? Musicie unikać, tak jak powiedziałam, nieporozumień, kłótni, sprzeczek, tak? Takich, wiecie, górek emocjonalnych, że dzisiaj się do niego, do niej odezwę, jutro je odbagatelizuję, poczekam na jej ruch, bo to jest takie niedojrzałe i ta osoba myśli, że macie gdzieś i macie kogoś innego na boku i wtedy są kłótnie, nieporozumienia i rozstania, także to musicie wiedzieć. Co u was w miłości? Zaraz sobie sprawdzimy jeszcze, co się będzie działo w tej miłości u was, słuchajcie. No jeżeli zaczniecie pracować nad emocjami, nad sobą, to z tej miłości wyjdziecie, słuchajcie, jest pokazana duża, prawdziwa, szczera, wielka miłość.
która po prostu na was czeka, tylko żebyście musicie się ogarnąć i zdecydować, czy jesteście na nią gotowi, czy nie, żeby ją przyjąć, tak? Wiadomo, że miłość trzeba pielęgnować, żeby coś... Wiadomo, że jak nie podlejesz kwiatka, to ci nie usnie, tak? Także to musicie być zdecydowani, dojrzali, czego chcecie w tym kierunku iść. Bo bucha w tych... Czuję to po prostu i tu widać i bucha gołym okiem, że to jest po prostu takie, wiecie, rozchwianie emocjonalne, czyli wiem, czego chcę, w to idę, potem się wycofuję, stoję i tak dalej. To jest złe, zły ruch robicie. Też musicie przestać popracować nad sobą, nad miłością do samego samej siebie, wtedy będzie wam łatwo coś osiągnąć, nie stać w życiu innych, tylko ruszyć naprzód i walczyć o to, co kochacie i to, co lubicie robić, bo stracicie momentalnie, to jest nawet pokazane, co w pracy się będzie działo. No w pracy, jak to słuchajcie, w pracy, kochani, będzie po prostu dużo pracy, tak, dużo nerwówki, dużo stresików, dużo pracy, ale w pracy z finansami macie wszystko w porządku, będzie dużo finansów, szykuje wam się podwyżka, jakaś awans, coś takiego. Tylko musicie zdecydować, czy to jest w życiu najważniejsze, czy najważniejsza jest miłość, bo tak jak mówię, jeżeli stracicie to, co kochacie, no to już nie będziecie tacy sami i tak dalej, także... Widzicie, na pewno mieli też tu się wyświetla i czuć taką energię, być takie wybory. Albo ja, albo jakaś impreza, bo tu różne grupy się określają, albo wir pracy, materializm, albo ktoś inny, albo poświęcasz mi więcej uwagi i czasu, albo po prostu to się rozsypie. I to się będzie rozsypywać, słuchajcie, to i tak, słuchajcie, jest wypalenie. Zawodowego wypalenia nie macie, wy dużo pracujecie, mało macie dla swoje przyjemności, dla samych siebie czasu, nawet dla tej drugiej połówki i tu się wam wypala ten związek. Bardziej więcej nadrabiacie spotkaniami ze znajomymi, rodzinnymi, pracą niż spędzanie czasu, poświęcanie czasu tej drugiej połówce, tak? I tu wam, słuchajcie, będzie się naprawdę wypalało wszystko, tu w zasadzie już jest wypalone, tu wystarczy tylko podlać to i to się na nowo rozpali, rozsyci ten pomiar. Jak będziecie go gasić, to go zagasicie, że już wtedy nic nie da rady, nie będzie w stanie go, słuchajcie, uratować. I rada dla was. Pracowanie, o, tak jak powiedziałam, zobaczcie, jest... Od was zależy, czy potoczy się ta dalej to wszystko, czy wyjdziecie na prostą, uwierzycie w siebie, pokochacie samych siebie, czy wiecie, czego chcecie, czy będziecie to ratować, czy po prostu to odpuścicie, bo ta osoba tu się wyświetla, że jest bardzo was pewna, po prostu ją ranicie. Każdym takim, słuchajcie, ranieniem tej osoby po prostu, no, gasicie to wszystko, uczucia, wszystko w niej. Po prostu ta osoba się od was odsunę. Czuję tutaj, no, tu widać, że ta osoba już jest od was odsunięta, bo wy wybraliście co innego i tę osobę uraziliście, bo ta osoba stwierdziła, że jest jak opcja zapasowania, jak wasz priorytet. To jeszcze szykuje, słuchajcie, szczere w tym tygodniu dojrzałe, poważne rozmowy, co dalej robicie z tym wszystkim i tak dalej. Bo wiecie, że jeżeli nie poruszycie tego tematu, no to wszystko stracicie, tak? No to już jest normalne. Także od was zależy wasza dojrzałość, czego wy naprawdę oczekujecie, chcecie, do czego zmierzacie i jak to pójdzie i się potoczy, tak? Także no, musicie naprawdę przemyśleć, zapanować nad emocjami i po prostu wybrać. Albo głupoty, albo stabilizacja. Także co? Trzymam za was kciuki, trzymajcie, cześć!